Z nami pan Sławomir Zubę, autor pięciu pięknych bramek. Które to już bramki? 25, 26? Liczy pan te trafienia? Nie, skończyło się na 26. Na 26 bramce. Panie Sławomirze, przyciąga pan awansy. Gdyby dzisiaj wywalczył pan awans do trzeciej ligi, gdyby odszedł pan zimą do Unitarnów, to też świętowałby pan z tą Unią awans. Jakieś takie specjalne, wrodzone umiejętności? Nie przesadzajmy. Taki akurat szczęśliwy zbieg okoliczności by był. Tutaj Unia awansowała do drugiej, tutaj awansowaliśmy do trzeciej. No akurat, mówię, zbieżność sytuacji, że tak się stało. W przyszłym sezonie będzie grał pan w trzeciej lidze. Po tym, co dzisiaj widzieliśmy, naprawdę bardzo dobrej grze BKS-u. Wygląda na to, że jakichś nawet specjalnych chyba wzmocnień, żeby zaistnieć w tej trzeciej lidze, nie trzeba będzie. Świetnie współpracowało się panu z linią pomocy, zwłaszcza z Jarosławem Siwkiem. Tak, nie, bardzo dobrze mi się gra z chłopakami z pomocy, w ogóle z całym zespołem. Także jak po pierwszym tamtejże meczu z Białką Tatrzańską, to podkreślałem, że to cały zespół pracuje na te bramki, co ja strzelam. Także tutaj nie ma, żebym brał jakby chwałę na siebie, tylko mówię, no cały zespół na to pracuje, akurat mam tam dobijać, strzelać i fajnie mi dogrywają. A czy będą wzmocnienia, to już pytanie do trenera i do zarządu, nie do mnie, naprawdę. Ciężko mi powiedzieć. No na pewno powinni dostać szansę ci, którzy ten awans wywalczyli, to cała szeroka kadra, no bo nie zapominajmy, jeszcze mamy kontuzjowanego Sebastiana Serafina, który w pierwszej rundzie strzelał nam ważne bramki, powstał jak fragmenta gry, jako obrońca. Mamy Matiego, który teraz ma kontuzję, jeszcze kilku młodych, także myślę, że trener tu będzie wybierał kadrę, masz czego wybrać. Na pewno jeśli będą jakieś wzmocnienia, no to już będzie pewnie zarząd decydował i trener. Grał pan na dużo wyższym poziomie, znaczy w sensie lidze, dużo wyższym poziomie niż czwarta liga. Tak z perspektywy właśnie pana doświadczenia, jak pan ocenia możliwości tej drużyny, która jest w tej chwili na trzecim froncie? Myślę, że tak środek tabeli powinniśmy się tam znaleźć, na tym środku tabeli wyżej. No, nie ma co się oszukiwać, takie zespoły jak, nie wiem, Limanowia, gdzie tam finansowo i budżet i organizacyjnie i zawodnicy, na pewno będą to faworyci tych rozgrywek. A my tak myślę, że spokojnie. No, są tak jakby dwie niepisane zasady, że albo Benaminek ma udaną rundę pierwszą, jeśli wchodzi, idzie tak z marszu, jak to się mówi, albo się płaci to frycowe. O, myśmy mieli tą pierwszą, co powiedziałem, takie, że się idzie z marszu na tym rozpędzie jeszcze po awansie i wtedy można ugrać dużo punktów. I drugą rundę mieć w miarę spokojną, nie? Żeby pierwsze mecze w tej trzeciej lidze, żebyśmy się gdzieś nie potknęli czy coś, bo potem jest dołowanie i o każde punkty będzie ciężej. Jak się dobrze zacznie w trzeciej lidze, to mi się tak mówię, stać nas na środek tabeli, myślę, że spokojnie.